dobry kochani, witajcie w nowym daily vlogu. Witam się z wami dzisiaj sprzed mojego lustra, bo za moment wychodzę. Słuchajcie, ten weekend to jest weekend branżowych targów, targów beauty. Dzisiaj mamy targi Beauty Forum and Hair, które odbywają się w Centrum Expo na Prądzyńskiego i właśnie tam się za moment udaję. Już dawno, słuchajcie, nie byłam na targach Beauty Forum. Najpierw miałam jakąś małą przerwę, później był COVID, a teraz później te targi gdzieś tam się przeniosły. No ale teraz postanowiłam, że jadę. Jadę, jestem bardzo ciekawa, jakie będą marki, co nowego, jeśli chodzi o sprzęty i zabiegi. Interesuje mnie głównie właśnie ta sala kosmetyczna, sala beauty, taka, no tak jak mówię, zabiegowa, kosmetyczna, z markami kosmetycznymi, bo z tego co wiem, będzie podział, w jednej części będzie się znajdować makijaż i paznokcie, co mnie osobiście nie interesuje, więc raczej sobie pominę tę część, a w drugiej właśnie będzie kosmetyka, zabiegi i strefa włosowa. Także jedziemy, zabieram Was ze sobą. Mam nadzieję, że jutro uda mi się pojechać na drugie targi, czyli targi Beauty Days, które odbywają się z kolei w Nadarzynie. Mam oczywiście na nie wejściówki, mam kupione bilety, tak jak na dzisiaj mam kupione bilety. Będę też spędzać tam trochę czasu, w sumie to dzisiaj będę spędzać trochę czasu, bo mam wykupiony również jeden wykład, na który się wybieram. Bardzo zresztą ciekawe. I powiem Wam szczerze, trochę żałuję, że nie kupiłam sobie biletów na jutro na targi Beauty Forum, ponieważ wiem, że na tych targach będzie m.in. Klaudia Musiał, której książki polecałam Wam niejednokrotnie. Nawet jej ostatnią książkę, którą też już przeczytałam i niedługo Wam o niej opowiem. Ale Klaudia też oczywiście bierze udział w moich cyklicznych live'ach na Instagramie. No ale dobra, jeszcze zanim wyjdę, powiem Wam, co mam na sobie. Dzisiaj włosy związałam sobie w koczek. Mam na sobie sukienkę taką cienką w kolorystyce już jesiennej Zary. Tę sukienkę doskonale znacie. Cienką, bo ona jest, widzicie, z takiego cieniutkiego materiału i pod spodem jest haleczka. Nie mam rajstop, botki od Savai. Do tego moja nowa torebka od Elisabetta Franki i ukochana, ulubiona motocyklowa Ramoneska. Także jadę, zabieram Was ze sobą i zobaczymy, co się będzie działo. Stanowisko, które wpadło mi tutaj od razu po wejściu na targi, to oczywiście marka Mondunik, którą znacie z mojego kanału, znacie z mojego bloga. Kto mnie śledził, ten doskonale wie, co i jak. Widzę, że są wystawione wszystkie produkty, aparatura, konkursy, bo właśnie rozmawiałam tutaj z przedstawicielami marki. Pokażę Wam jeszcze, zobaczcie, jak tutaj to wszystko fajnie wygląda. Oczywiście cała seria profesjonalna, dla profesjonalistów, dla salonów, aparatura bardzo ciekawa i nowości, o których dzisiaj się dowiedziałam, ale jeszcze Wam nie zdradzę co i jak, przyjdzie na to odpowiedni moment. Will blow away the sun.
Psychologia Estetyczna, czyli jeden z moich ulubionych magazynów branżowych, ma dzisiaj tutaj swoje stoisko. Tak, natomiast ja zachęcam się, pani w gabinecie miała nas. I'm not ready, not just yet. I'm not ready for autumn. Autumn comes too soon. I'm not ready for autumn. Moi drodzy, w miejsce mojego rowerka pojawił się ten oto bączek. Tu mam bąbelka mojego, w którego zaraz wsiadam. Jest i bączek. Proszę bardzo. Dzisiaj jego były właściciel przyjechał, przywiózł go z samego rana. A teraz mnie czeka jeżdżenie w przyszłym tygodniu i załatwianie wszystkich dokumentów po urzędach. Rejestracja, urząd skarbowy. I będzie można śmigać. Kto mnie śledzi na Instagramie, ten doskonale wie, o co chodzi. Ale muszę wam powiedzieć, że jest piękny, bo ten kolor żółty połączony z czernią będzie na drodze się pięknie wybijał. Tak jest. No właśnie, moi drodzy, wyciągnęłam bąbelka, bo jadę do galerii, która jest tutaj w mojej okolicy, ponieważ tam znajduje się TK Maxx. Wykorzystuję sytuację, że w domu jest zielony ekran i Max, wiecie jak to jest, piłka nożna, mężczyźni i cała reszta, więc on sobie siedzi, ogląda, a ja stwierdziłam, że to jest w sumie dobra okazja, żeby podjechać do TK Maxa, bo co prawda mam w zapasie dwie świece, które idealnie będą się komponowały na okres jesienno-zimowy, ale chciałabym coś takiego w klimatach może trochę bardziej korzennych, coś z drzewa sandałowego, no zobaczymy. Wiecie, że w TK Maxie zawsze są fajne świece i myślę, że tym razem, no mam taką nadzieję, że tym razem uda mi się coś fajnego wybrać i to też w dobrej cenie, coś fajnego kupić. Także zaraz się okaże, bo jedziecie oczywiście ze mną, więc zabieram was ze sobą. No. I co? Mogę powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo fajny dzień. Dużo emocji, chociaż pogoda jest fatalna. W przyszłym tygodniu czeka mnie dużo jeżdżenia, dużo ogarniania. Szczególnie, że za chwilę wyjeżdżamy na kilka dni w miejsce, które już doskonale znacie, na zaproszenie pewnej marki. Więc muszę wszystko dograć w przyszłym tygodniu, wszystkie najważniejsze sprawy po prostu ogarnąć, załatwić co i jak. No ale dobra, jadę do tego TK Maxa, nie gadam już więcej, zobaczymy, czy uda mi się kupić świece. I tak sobie myślę, może bym jeszcze weszła do Mango? Jakieś jesienne kolekcje? Może jakieś inspiracje? Może coś uda mi się kupić. Autumn comes too soon. Autumn comes too soon. W sumie to już dawno nie robiłam z wami takiej mojej wieczornej pielęgnacji i pomyślałam sobie, że czemu tego nie zrobić akurat teraz? Bo też czasami dopytujecie, jak ja aktualnie stosuję kosmetyki i pokażę wam, co będę dzisiaj używać. Na początek zaczynam od zmycia oczu, okolicy oczu przy pomocy płynu micelarnego. I słuchajcie, ja stosuję ten płyn micelarny z Biedronki. Teraz mam wersję nawilżającą Hydro Intense. O, bardzo proszę. Ostatnio używałam ten płyn micelarny z Biedronki, taki też nawilżający z kwasem hialuronowym, wiecie, z taką pompeczką. Ale jak byłam w mojej Biedronce, żeby go sobie kupić, to się okazało, że go nie ma. Nie wiem, czy był wycofywany, czy po prostu będą robione zapasy, czy tam zmieniał się towar. Nie wiem, ale potrzebowałam, słuchajcie, na szybko płyn micelarny i chwyciłam za ten. Ta wersja jest tańsza od tego z kwasem hialuronowym. Tutaj mamy w składzie algi i aloes, z tego co widzę, do skóry przesuszonej. One są fajne, tam kosztują niecałe 10 zł. Chociaż jest wśród nich jedna wersja, która niestety, ale podrażnia moją skórę wrażliwą.
Tylko wiecie co, nie pamiętam, która to była. Ta chyba zielona, do skóry mieszanej. Tak mi się wydaje, chyba ta wersja. Tutaj co mamy? W tym z Biedronki płynie z kwasem hialuronowym mam bardzo dobry skład. Zresztą ja już Wam o tym płynie opowiadałam wiele razy. A tutaj, słuchajcie, od razu sobie je sprawdzę. Tu też jest kwas hialuronowy, ale w formie hialuronianu sodu. No i powiem Wam, że tutaj też jest fajnie. Tak, tutaj też mamy fajny skład. Także czemu nie tani płyn do demakijażu w tej pierwszej warstwy. Ja już Wam kiedyś chyba o tym opowiadałam, że jeśli chodzi o takie produkty oczyszczające, jak na przykład płyn micelarny, to uważam, że nie warto przepłacać i nie warto kupować nie wiadomo jakich markowych, selektywnych płynów micelarnych, bo tak naprawdę można kupić tanie, skuteczne, o bardzo dobrym składzie, nie trzeba płacić za markę, a można mieć fajny produkt. Zresztą, jeśli ktoś z Was stosuje płyny micelarne, tak jak ja, to wie, że one momentalnie schodzą, że tak powiem, w takim codziennym użytkowaniu. No i dobra, oczy mam już praktycznie zmyte. W tym zmywaniu tutaj mojej skóry twarzy, w tym pierwszym kroku, będzie olejek od marki Slavia Cosmetics. Ja sobie wyciskam trzy takie małe pompeczki, rozmasowuję w dłoniach i nakładam na twarz w ten sposób. I słuchajcie, masuję na taką właśnie brudną skórę, brudną, na makijaż po prostu. Tak go aplikujemy, nakładam, umasowuję we wszystkich takich miejscach, jak właśnie tutaj przy nosie, skrzydełka nosa, przy skórze, tutaj przy włosach, przy linii włosów. Pamiętam, żeby dokładnie go wymasować i teraz na chwilę się rozłączę, bo zrobimy sobie zmywanie tego oleju, czyli łączę go teraz z wodą, następnie znowu masuję, a później zmywam przy pomocy ręczniczka Tami. Drugi krok, który wykonuję w moim demakijażu, to jest żel od marki Slavia Cosmetics. I słuchajcie, ja najczęściej wieczorem stosuję Lumispa. I Wy o tym doskonale wiecie. Natomiast dzisiaj mam wieczór z kwasami. A ponieważ mam skórę wrażliwą, nie chcę przesadzić, więc nie będę stosować dzisiaj Lumi, a oczyszczę moją skórę właśnie przy pomocy tego żelu. Dwie pompeczki na skórę rozprowadzam i myjemy. Skóra oczyszczona i teraz wchodzi trzeci krok w demakijażu, czyli tonizacja. Ale ja nie będę stosować tradycyjnego toniku, tylko, tak jak Wam wspomniałam, produkt kwasowy. I tutaj pojawia się tonik Trebbiano od Vitinia Skin Love i tak naprawdę możecie go sobie wylać w zagłębienie dłoni i go w ten sposób wtłoczyć, ale ja mam swoją metodę, którą najbardziej lubię, czyli wylewam sobie odrobinę tego toniku na bacik, a następnie w ten sposób go wtłaczam. Ten tonik oczywiście, tak? Nie bacik. Dla przypomnienia, to jest tonik, który ma między innymi w składzie właśnie kwasy. Ale nie tylko. Stosujemy go w wieczornej pielęgnacji. Ja na jego temat robiłam już post na moim blogu, więc zapraszam Was tam bardzo serdecznie do sprawdzenia tego posta. Czasami mi piszecie, że na początku jak wprowadzacie właśnie ten tonik do swojej pielęgnacji, to odczuwacie takie delikatne szczypanie. I to jest, słuchajcie, normalne właśnie ze względu na tą dawkę substancji aktywnych, które tutaj w nim mamy i połączenie też między innymi właśnie kwasu, ale to takie podszczypywanie po chwili mija. Okej. No i zobaczcie. I zrobione oczyszczanie plus tonizacja. Teraz czas na kolejne etapy pielęgnacyjne i dzisiaj stawiam na serum z egzosomami od marki Yonel. Wiecie co, już jest na wykończeniu. I tak sobie myślę, że będę musiała przygotować dla Was post na temat tych produktów. No, uda mi się go jeszcze tam wygrzebać z końca.
Mam nadzieję, że tak. Dobra, mam. Udało się. Rozcieram i aplikuję sobie w ten sposób. To serum jest takie dość lepkie. Jeśli nie lubicie tego typu produktów, to od razu Was o tym informuję, że ono jest właśnie takie. Nie wiem, czy to widzicie. Patrzcie. Ono jest takie właśnie nieco lepkie, ale później bardzo fajnie się wchłania. Natomiast po serum zawsze nakładamy krem. Dzisiaj mam wieczór z Ila Lash, czyli z moim ukochanym serum do rzęs, które cały czas, słuchajcie, stosuję. Oczywiście nie codziennie, bo nie mam takiej potrzeby, ale przypominająco dwa razy w tygodniu cały czas używam. Krem pod oczy i tutaj będzie Slavia. Wróciłam z powrotem do tego kremu. Bardzo, bardzo lubię wieczornej pielęgnacji, bo po prostu widzę rano ogromną różnicę w tym, jak wygląda ta okolica, że nie ma porannych opuchnięć delikatnych. Jest pięknie rozjaśniona i wygładzona. Więc dzisiaj nakładam sobie krem właśnie ten od Slavia. Niedużą ilość. O, tak jest. Wklepuję go delikatnie, nie rozcieram. Też Wam polecam taką metodę. Nie róbcie tutaj rozcierania, bo jeśli będziecie go rozcierać, to on może Wam tak troszeczkę dziwnie na tej skórze pracować. Nie każdy będzie lubił taki efekt. Więc moim zdaniem najlepsze jest właśnie takie wklepywanie, ale ja tutaj jeszcze sięgam po taki właśnie mój gadżet z kamienia. O, uwielbiam to. O, po prostu uwielbiam. Ten chłodny kamień po całym dniu, wiecie co, to jest taki tutaj relaks dla skóry. I tak jak widzicie, masuję sobie tę okolicę. Dosłownie chwila. I zostanie mi do nałożenia krem na noc. I tutaj będzie dopełnienie egzosomów, czyli dopełnienie serum. Ok, a dokładnie ten krem, czyli krem botulinowy, że tak powiem. Krem booster z tej samej serii od Yonel. Pamiętajcie proszę, że szyja i dekolt też zawsze w pielęgnacji muszą być dopieszczone. Czyli też zawsze nakładamy, czy to serum, czy krem. Warto jeszcze, tak widzicie, pomasować sobie do góry tę okolicę naszej skóry. No. I pielęgnację wieczorną mam dzisiaj z Wami zrobioną. Moi drodzy, to jeszcze nie koniec tego vloga, mimo tego, że wczoraj robiłam z Wami wieczorną pielęgnację, to postanowiłam, że nie będę go jeszcze kończyć, a dzisiaj część druga. Jedziemy za moment na kolejne targi, czyli na targi Beauty, Beauty Days z branży beauty, które są w Nadarzynie. Jestem bardzo ciekawa, co tam się będzie działo. Już dawno nie byłam na tych targach, więc zobaczymy, jaka jest różnica między Beauty Forum a Beauty Days. Pokażę Wam tak szybko, co mam na sobie. Koszulka czarna z nadrukiem, bardzo, bardzo stara. Kurtka też stara, jeansowa, taka beżowa. Stare spodnie Pinko a la skórzane, które już doskonale znacie. No i oczywiście, że stare mokasyny w takim samym odcieniu jak moje spodnie, też kupione gdzieś w internecie. I do tego, uwaga, nowa torebka. Tym razem nowa rzecz w całej stylizacji, czyli Elisabetta Franki. Jak widzicie, ja w większości mam stare rzeczy, nie jestem influencerką modową, fashion, żebym co chwila coś nowego kupowała i leciała z trendami. No ja już tak po prostu mam, ale dobra, koniec tego gadania, jedziemy na targi, zobaczymy, co się dzieje, no i zobaczymy, jak też ten dzisiejszy dzień się rozwinie.
train just left this town. While I'm slowly heading back to my apartment, I'm not asking for your thoughts. I'm just thinking out loud in the darkness. There's no point, 'cause we both know. Ooh, from here there's nowhere to go. Someone said you're... My już w domu, po targach. Trochę sobie przywiozłam różnych tutaj gadżetów, ulotek, rozpisek, gdyż dostałam jakiś kubeczek. Co ja tu mam jeszcze? Czekajcie, co to jest? O, taki bryloczek z suszarką. Tutaj jakaś klamra do włosów. Tutaj dostałam jakieś próbki. O, proszę, peeling. Tutaj mam, o co, masełko. Tutaj mamy olejek. No, wiecie co? Powiem wam, jakie są moje wrażenia, takie podsumowanie tego weekendu branżowych targów, bo chyba to będą moje ostatnie targi, tak mi się wydaje, przynajmniej na tę chwilę tak mi się wydaje, że będą to ostatnie targi zarówno Beauty Forum, jak i Beauty Days w Warszawie. Kto mnie śledzi od dawna, ten doskonale wie, że swego czasu, jeszcze przed COVID-em, ja po prostu uwielbiałam jeździć na targi Beauty Days. Dla mnie to był taki czas, weekend, gdzie po pierwsze mogłam dowiedzieć się o nowościach w kosmetyce, szczególnie profesjonalnej. Mogłam zobaczyć nowe sprzęty, które są zarówno do gabinetów, jak i do użytku domowego. Mogłam spotkać się z markami, które znałam, z przedstawicielami marek, z których korzystałam, które wykorzystywałam na przykład w pracy z klientami, w takiej pracy, wiecie, gabinetowej, profesjonalnej, ale też z markami, z którymi gdzieś współpracowałam, których kosmetyki testowałam, też wielokrotnie wam polecałam. Naprawdę kiedyś te targi to była okazja do tego, żeby spędzić godziny wśród tych wszystkich przedstawicieli i marek, plus do tego jeszcze sceny świetnie przygotowane, niesamowite wykłady i tak dalej. I wiecie co? Trochę jestem zawiedziona, powiem wam szczerze. Zacznę może od targów Beauty Forum, na których naprawdę już dawno nie byłam. Od momentu, kiedy te targi zmieniły swoją lokalizację i przestały być organizowane w Expo, które kiedyś było na Marsa, bardzo dużo się pozmieniało na przestrzeni ostatnich lat, ale teraz byłam, słuchajcie, na tych targach. Fakt, że było podzielone i dobrze, było bardzo dużo wystawców, ale te marki, które kiedyś pojawiały się na targach, już ich nie ma. A zaraz wam jeszcze też tutaj tak powiem, jakie są mniej więcej też moje przemyślenia odnośnie tego, ale te marki, z którymi ja gdzieś tam kiedyś byłam związana, też już ich nie ma. Brakowało mi, było bardzo dużo sprzętów, bardzo dużo przedstawicieli, jeśli chodzi o sprzęty gabinetowe, a z kolei bardzo mało takich produktów pielęgnacyjnych, też nie tylko gabinetowych, zabiegowych, ale również dla osób, które nie tyle dla detalistów, ale pielęgnacji domowej, która będzie uzupełnieniem pielęgnacji gabinetowej. Już nie mówiąc o tym, że oczywiście, że nie było przedstawicieli takich marek jak na przykład Yasumi, Cis, Ziaja, Bielenda, Bandi, kto tam jeszcze? Nie było przedstawicieli Urgo. Naprawdę. I teraz tak, słuchajcie, myślę sobie nad tym wszystkim. Oczywiście było bardzo dużo nowych marek, nowych przedstawicieli, ale powiem wam, jak to wszystko się dzisiaj zmienia, jak zmienia się cała ta kosmetyka, takie moje spostrzeżenie, kosmetyka profesjonalna.
bo oczywiście, że profesjonaliści idą w coraz to nowsze rozwiązania. Poszukują coraz lepszych i lepszej i efektywniejszej aparatury, którą będą wykorzystywać w swoich salonach. I nawet ostatnio rozmawiałam z pewną właścicielką pewnego salonu, która też mi powiedziała, że wiesz, ja widzę po prostu, jaka jest konkurencja w tych salonach, w gabinetach, kto ma lepsze urządzenie, kto ma lepszą aparaturę, a brakuje tej białej kosmetyki, brakuje tej wisienki na torcie, wykończenia domowego, tej pielęgnacji domowej. I rzeczywiście ja też mam takie spostrzeżenie, jeśli o to chodzi, bo tej aparatury jest coraz więcej, pojawiają się nowe preparaty w kierunku medycyny estetycznej, a gdzieś ta biała kosmetyka tak jakby trochę odchodzi do tego lamusa. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, zobaczcie, takie firmy, które kiedyś były bardzo, bardzo cenione w gabinetach naszych polskich marek, które miały tanie produkty, na których można było pracować, ale oczywiście efektywne produkty, przeniosły swoją sprzedaż do internetu. Ja się nie dziwię, bo oczywiście COVID pokazał, że jednak ta sprzedaż internetowa będzie działać, działała i będzie działać w przyszłości, gdyby nie daj Boże cokolwiek jeszcze się miało dziać, miało się takiego wydarzyć, to gdzieś ta sprzedaż internetowa będzie się kręcić. No ale zobaczcie też, mam wrażenie, że marki, które kiedyś bardzo mocno stawiały na kosmetykę profesjonalną, w tej chwili też rozwijają się mocno w kierunku detalistów, czyli takiej kosmetyki, która jest dostępna na przykład w drogeriach. I tutaj kogo mam na myśli? Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś robiłam taki film na temat Ziai i opowiadałam Wam wtedy, że dla mnie Ziaja profesjonalna, Ziaja, którą wykorzystuje się w gabinetach, to nie jest najwyższa jakość. Oczywiście ja cały czas podtrzymuję swoje zdanie, ale teraz jak rozmawiam z osobami, które dalej gdzieś pracują w gabinetach, to widzę, że oni już nie idą w tym kierunku. Ta Ziaja, żaden profesjonalista już nie chce mieć takich produktów u siebie. Że to wszystko się tak rozwija, że chcą mieć nowe, chcą mieć technologie, chcą mieć innowacje, chcą mieć coś, co idzie do przodu z czasem. Stawiają na egzosomy, stawiają na produkty, które mają specjalne nośniki przenikania, stawiają na nanotechnologie, stawiają na nowe formy retinolu, stawiają na czynniki wzrostu. Naprawdę, słuchajcie, z jednej strony wow, ale z drugiej strony tak samo Bielenda. Bielenda przecież, Bielenda profesjonalna była zawsze na targach, a teraz Bandi też poszło w stronę sprzedaży takiej detalicznej, czyli bardziej rozwijania swoich mediów społecznościowych i sprzedawania produktów dla Was niż kosmetyki profesjonalnej, z której się tak naprawdę wywodzi, czyli tych produktów gabinetowych. No oczywiście była tam Farmona, ale to też tak Farmona, Awa, to jeszcze te marki, które gdzieś tam się przewijają, ale gdzieś te marki też takie gabinetowe, które poszły na przykład we franczyzę, no już tego po prostu nie ma. Więc wydaje mi się, że też na tych wcześniejszych targach Beauty Forum było więcej atrakcji, były tak jakby ciekawsze trochę te formy sceny, gdzie można było posłuchać specjalistów. Też gwiazdy, które pojawiały się, celebryci, którzy pojawiali się na targach. No i między innymi też forma marketingowa, która bardzo się zmieniła. Bo wyobraźcie sobie, że chodząc po targach zawsze z każdej strony zaskakiwali Was z różnymi ulotkami, próbkami. Tu zapraszali do ich stoiska, do jednego, do drugiego. Tu chodzili przedstawiciele, tu chodziły dziewczyny, jakieś hostessy, które to wszystko roznosiły. I kto pamięta moje stare filmy, ten wie, że ja po prostu z targów beauty to wracałam z takimi torbami, że nie dość, że miałam swoje własne zakupy, bo było mnóstwo produktów i marek, które mnie interesowały i z którymi zawsze wracałam, to jeszcze do tego wracałam z całą masą po prostu ulotek, magazynów, informacji dla detalistów, informacji dla profesjonalistów, cenników i całą resztę. Czy Wy sobie wyobrażacie, że ja z wczorajszych targów wróciłam z pustymi rękami? Nic nie przyniosłam ze sobą. Ani jednej torby, w której byłyby jakieś reklamy. Ani jednej ulotki.
No przysięgam, no pierwszy raz miałam taką sytuację, że wróciłam praktycznie z niczym. Już nie mówiąc o tym, że nawet ten Max mówi, słuchaj, trochę tak jakoś, może ze dwa czy trzy stanowiska marek, które ty znałaś, z którymi się zatrzymałaś, które gdzieś tam zagadałaś co i jak, ale reszta to po prostu chodzisz sobie na tych targach i tak naprawdę nikt się tobą nie interesuje. Z kolei dzisiaj na targach Beauty Days, zobaczcie, cała masa różnych ulotek, toreb i całej reszty, chodziły dziewczyny hostessy, które dawały jakieś prezenty, chodzili przedstawiciele. Co chwilę tylko słyszałam, żeby zapraszamy do nas. I tak to powinno wyglądać, tak się powinna kręcić sprzedaż. Ja rozumiem, że wszyscy dzisiaj chcą iść tą oszczędność, ulotek, papier i cała reszta ekologia, ale można to robić naprawdę na różne sposoby. I tego mi brakowało na targach Beauty Forum. Już nie mówiąc o tym, że miałam nadzieję, że będą też nieco ciekawsze marki, jeśli chodzi o produkty do włosów, bo to była zawsze jesienią, jest ta edycja łączona też z włosami. I kiedyś to w ogóle było szaleństwo na początku, jak były organizowane właśnie te edycje z włosami. Tych marek kosmetycznych, sklepów, słuchajcie, oferujących właśnie sprzedaż taką internetową, hurtową, była cała masa, a teraz no nic. Natomiast na targach Beauty Days bardzo mało ludzi, jak zawsze, bo odległość i miejsce, gdzie odbywają się te targi, po prostu zniechęca. No ale z drugiej strony też w tym samym momencie są targi Beauty Forum dla profesjonalistów, więc nie dziwię się, że większa ilość osób jednak została w Warszawie. Ulotki jak najbardziej, ale wiecie, co mnie zaskoczyło dzisiaj na w tych Beauty Days? Ilu było przedstawicieli pielęgnacji koreańskiej, japońskiej, to ja i Max byliśmy po prostu w szoku. Jeszcze się z tym nie spotkałam, żeby było tylu przedstawicieli z tak ciekawą ofertą. Co chwila gdzieś się zatrzymywałam. I tutaj mówię o produktach profesjonalnych, słuchajcie. Było tam kilka stanowisk, gdzie były oferowane maseczki w płacie i tak dalej, ale ja sobie po prostu to odpuściłam. Natomiast zatrzymywałam się przy produktach azjatyckich, koreańskich, japońskich, gdzie oczywiście rozmawialiśmy po angielsku. No wow! Już nie mówiąc o tym, że pojawiło się też bardzo dużo firm ukraińskich, firm takich, których też u nas nie ma, nowych, z którymi nawet z przedstawicielami też rozmawiałam, tak jak na przykład Juliette Armand, chyba tak się nazywa ta firma, gdzie przedstawiciele całkiem dobrze zresztą mówili po polsku, fajnie nam się rozmawiało, ale tutaj też dostałam od nich próbki różnych produktów, przedstawili mi co i jak. No więc powiem wam, że troszkę szkoda, że to miejsce jest tak daleko i te targi odbywają się tak daleko, bo myślę, że profesjonaliści, którzy by zobaczyli na przykład te marki azjatyckie, te marki koreańskie, to mogliby być zaciekawieni ich ofertą. No, także podsumowując, Max do mnie mówi tak, wiesz, targi Elena w Krakowie to jest zupełnie inna bajka. Ja mówię, no wiem. To są w ogóle zupełnie inne targi i one będą teraz w listopadzie. Wszyscy się mnie dopytują, czy będziemy, czy ja będę, ale jeszcze nie wiem, słuchajcie. Nie wiem, nie mogę podjąć decyzji, pewnie podejmę ją w ostatnim momencie. No ale to jest inna bajka. Jednak LNE to jest zupełnie inna bajka. Ja teraz idę na obiadek, który Max szykuje. Po obiedzie biorę się za pracę. Chcę trochę popracować, chcę trochę nadrobić rzeczy, które mam do ogarnięcia, wiadomości, które mam od Was na telefonie, poodpisywać. Więc myślę, że tym akcentem będę już kończyć ten dzisiejszy vlog. Znowu się rozgadałam jak zawsze, ale chciałam Wam powiedzieć, jakie są moje wrażenia po tych targach i może też dlaczego, jakaś muszka, dlaczego pewnie na następną edycję się nie wybiorę. No. I mam nadzieję, że miło spędziliście czas oglądając ten przydługi vlog. Vlog mam nadzieję, że też dla Was ciekawy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnym filmiku. Jeszcze pokażę Wam dzisiejszy obiad.